Jest skupienie przy gotowaniu. Cześć. Siema. Krzysztof robi jajecznicę dla swoich pań na śniadanie. Głównym składnikiem są jajka. Dobrze wiedzieć, nie? To jest jajecznica z bekonem, tak? Tak, tak. W ogóle Krzysiek jest mistrzem w robieniu jajecznicy. Może chcesz coś jeszcze dodać w tym temacie? Tutaj jestem, halo! Hej! Kucharz jest z Polski. Kucharz jest z Polski. No, zaraz będziemy przycinać. Nie mam węgla. U nas, proszę bardzo, leci tutaj miuza. Tutaj koleżanka moja. A tam druga. Koleżanka. No, no, także my będziemy wcinać, ogarniać się, no i lecimy na centrum. Koniecznie. Koniecznie. No, my już jesteśmy prawie gotowe i Oleska sobie też tutaj vloguje. Nie, bo ja nagrywam ciebie, jak ty nagrywasz mnie. Mamy taką incepcję, rozumiesz? Okej, okay, rozumiem. Ale ja tutaj przychodzę do was, przyszłam do was, bo chcę wam pokazać, zobaczcie, wczoraj u Olgi wyhaczyłam eyeliner, tak? Z Rimmela. Tak, to jest kredka. Kredka zielona, znaczy niebieska. Taka turkusowa. I tak mi się spodobała, że postanowiłam dzisiaj wykonać sobie kreski na oczach. Zobaczcie, zobaczcie, jak fajnie wygląda. No super. Także dzisiaj muszę zahaczyć o pobliski super drag i boots i koniecznie sobie zakupić właśnie ten eyeliner. Eyeliner, tą kredkę. Mogłabyś się zareklamować? Powiedz do moich widzów, że chcą zobaczyć ten. Gdzie mogą zobaczyć twój vlogasek? Aha, oczywiście. Zapraszam na drugi kanał, na Daily Boogie, gdzie są daily vlogi praktycznie co drugi, nawet czasem codziennie. Także zapraszamy na Daily Boogie. Z nieco innej perspektywy pobyt Olgi w Londynie u mnie. Okay. Zapraszam. Sorry za music, ale mi ostra impreza. Ale tu jest fajnie, tu jest. O, może weźmiemy sobie piwo i wypijemy w trawie. Myślę, że tutaj jest fajnie. Zobacz, jaki fajny, jaki fajny gąszcz. Krzysztof, co ty robisz? Co ty robisz? Telepie nam. Tak, on tak robi na moście, a tu jest taki most, który jak tak robisz, to może się zapaść przed Westfieldem. Mam nadzieję, że to nie ten. Nie. Ej, co to jest? Mamy jakiś festiwal, można sobie wypić piwko na łonie natury. Tutaj moje dwa misiaki poszły. Nie, spoko. A mamy, jesteśmy w całości. Aha. Prawie. Teraz tam czekaj. O nie, tutaj mam zamknięte oczy. Masz przymrużone. A brat Kukuleczkowskiej. Jak tam? Oglądamy, no, oglądamy zdjęcia w ogóle, moja kita na wietrze. No, mamy z Oleską takie fajne zdjęcia tutaj na moście i był ogromny wiatr i włosy nam normalnie ale super. Stały, ale fajne zdjęcia, fajnie no, zrobione. Bo takie zdjęcia są nawet fajniejsze niż takie, wiecie, stoicie, pozujecie, tak. Nic się nie dzieje. Dokładnie, a to mamy takie właśnie fajne, lajtowe. No. Tak rozmawiamy na temat właśnie piwa, że w Anglii piwo jest bardzo słabe, nie? No nie? No, takie to tak wziąłeś łyk, to od razu wiedziałaś, no, że jest inne niż w Polsce. It's a beautiful day. Eyes wide, I'm so alert. The smell of pancakes downstairs. Maple syrup, yeah. Słuchajcie, my zrobiliśmy sobie mały przystanek. Mieliśmy iść na Covent Garden, ale stwierdziliśmy, że robimy sobie małą przerwę. Zobaczcie, jakie ładne menu.
No po prostu śliczne. A tutaj Oleska zastanawia się, co dobrego tutaj wziąć. Dobre są burgery, dobre są też kurczaki. No, więc będziemy wybierać. Ale tu trzeba mieć username i paszport do tego Wi-Fi? Blogerka bez internetu to nie blogerka. To jest straszne, ja zawsze ubolewam nad tym w Polsce. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Dziewczyny nagrywają, Krzysztof stoi sobie, a my jesteśmy na Covent Garden. Jak tam wrażenia z dzisiaj? Bardzo dobrze. Nogi jeszcze nie bolą, można chodzić. No bo piwko wypiliśmy i zjedliśmy pizzę. Piwko dało moc. Teraz pełne brzuszki, można? Dla Paoli na mydło, pudelek. O Jezu! Ej, a tu jest Elżbieta! I ma harączką. Elżbietka jest. Dlaczego Elżbieta ma harańką tak samo jak papież? Co to jest? To są świeczki? To są świeczki. Ja. Jak pachną? Ładnie pachnie? No jakbym mógł, to bym to wypił. Pokaż. O Jezu, jak pachnie. 14 funtów, 2 za 26. Zastanawia mnie to, jak on wisi. Mówię, on musi mieć jakiś magnes pod sobą. Ja myślałam, że on ma jakieś krzesło. I że na krześle stoi. Nie, zobacz, bo on nie ma nóg w butach. Że to są tylko te, zobacz jak mu latają. Sztuczne buty, nie? Jakieś tam. No. Jaka ucieszona! Jak ci się podobał? Jest przewielebnie! Jest mistrzyjona, zobacz tam! Jak się ładnie ten uśmiecha do ciebie! Słuchajcie, jesteśmy ucieszone. Kari, powiedz, dlaczego jesteś ucieszona. Jestem w raju! 5 za 15! 5 maseł za 15 funtów, także no po prostu super! Słuchajcie, my jesteśmy w Starbucksie i pijemy czekoladowe frappuccino z polecenia Kari, która powiedziała, że jest bardzo pyszne. Ja nie, ja mam raspberry lemon orange. Tak, ja chciałam też coś takiego właśnie świeżego, ale stwierdziłam, że spróbuję, także czekajcie. Dobre, a wiecie dlaczego? Bo ja uwielbiam Starbunię. W Starbuniu jest najlepsze wszystko. Najlepsza kawiarnia, w ogóle najlepsza kawa dla mnie na świecie.